Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Marta Jastrzębska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na niedzielne wydanie zbliżeń. Nasi reporterzy przygotowali najważniejsze informacje z regionu. Będzie bardzo ciekawie. A zaczynamy od przygotowań do operacji pod kryptonimem Anakonda, w której weźmie udział 31 tysięcy żołnierzy z 18 natowskich i 5 partnerskich państw. To będą największe manewry wojskowe na terenie kraju po 1989 roku. Ćwiczenia mają sprawdzić umiejętność reakcji wojsk na współczesne zagrożenia. W regionie polscy, amerykańscy i brytyjscy żołnierze pojawią się m.in. w Toruniu i Chełmnie. Krakowscy spadochroniarze to światowa czołówka. Na pokładzie wojskowej kasy C-295, która wzbiła się nad Toruniem, znaleźli się żołnierze rozpoznania, zabezpieczenia desantowania oraz specjaliści od naprowadzania samolotów bojowych. To próba generalna połączonej grupy awangardowej przed nocnym desantem z niedzieli na poniedziałek. Jej zadaniem jest właśnie przygotowanie i przyjęcie tego zrzutu sił głównych. To oni ubezpieczają zrzutowisko i także to oni naprowadzają samoloty tutaj, tak żeby wszystkie spadochrony wylądowały właśnie tu, gdzie chcemy. To tu we wtorek na zrzutowisku w Kijewie wylądują żołnierze NATO. Amerykanie, Brytyjczycy i Polacy wystartują z 3 baz. Z amerykańskiego Fortu Bragg w Karolinie Północnej, z bazy w Ramstein w Niemczech i podkrakowskich Balic, by połączyć się w jeden szyk nad toruńskim poligonem. Zadania wykonujemy w pododdziałach narodowych, natomiast w każdym takim pododdziale znajduje się jakiś oficer łącznikowy, który odpowiada właśnie za te kontakty między poszczególnymi jednostkami. Operacja Swift Response to tylko jeden z elementów tegorocznych manewrów Anaconda. Kolejnym etapem będzie próba odbicia przez 16 Batalion Powietrzno-Desantowy zajętego przez wroga mostu imienia generał Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Właśnie po nim przeprawić ma się pancerna kolumna amerykańskiego 2. Pułku Kawalerii Strikerów. Dlatego w środę most będzie wyłączony z ruchu mniej więcej do godziny 13. Jednym z elementów manewrów Anaconda będzie ćwiczenie Saber Strike, w ramach którego Wielonarodowy Batalion Inżynieryjny wybuduje przeprawę na Wiśle w okolicy Chełmna. W związku z ćwiczeniami w regionie mogą wystąpić utrudnienia na drogach. Na trasie wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Gruczno i Niedźwiedź oraz umożliwiającymi dojazd do Chełmna w najbliższą środę, a także 13 i 15 czerwca. Ruchem będzie kierować m.in. wojsko oraz policja. A teraz o niecodziennym zdarzeniu w Szubinie. Samobieżna haubica wjechała w budynek dyskoteki. Wyglądało to groźnie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Prawdopodobnie doszło do awarii skrzyni biegów i układu hamulcowego. Działo miało być prezentowane podczas organizowanego na terenie klubu festynu. Zgłoszenie było treści, że w drzwi wejściowe do jednego z klubów, który znajduje się w Szubinie, wjechał pojazd, czołg. Na terenie tego klubu odbywał się festyn militarny, którego organizatorem był właściciel tego klubu. Jedną z atrakcji tego festynu miała być samobieżna haubica. Za sterami tego pojazdu siedział właściciel klubu. Pojazd wjechał w fasadę budynku, ją niszcząc. Prowadzone przez policjantów postępowanie ma wyjaśnić, czy doszło do stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia osób, które znajdowały się na terenie tego festynu. Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą zwołania sesji Rady Miasta i odwołania jej przewodniczącego Zbigniewa Sobocińskiego. Taki wniosek zostanie złożony w Urzędzie Miasta w najbliższych dniach. Niedopuszczenie do głosu radnych Prawa i Sprawiedliwości podczas sesji Rady Miasta to tylko jeden z zarzutów wobec Zbigniewa Sobocińskiego. Politycy PiS mają zastrzeżenia do przebiegu sesji Rady Miasta z 27 kwietnia, podczas której przyjęte zostało stanowisko w sprawie respektowania nieopublikowanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości przewodniczący Rady powinien zostać odwołany. Bardzo duża część grupy radnych Prawa i Sprawiedliwości próbowała zająć swój głos, złożyć wnioski formalne. Niestety nie umożliwił tego pan przewodniczący Sobociński. Zarzut skierowany do mnie, że nie umożliwiłem im zabrania głosu, jest absolutnie nietrafiony. Po pierwsze, był to wniosek formalny radnego, który
mówił o tym, żeby zakończyć dyskusję i przejść do głosowania. Po wniosku radnego Platformy Obywatelskiej Macieja Zegarskiego o zamknięcie dyskusji, radni PiS opuścili sesję. Na biurko przewodniczącego rady trafiły postulaty, które zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości miały uzdrowić sytuację. Dobry obyczaj każe, aby wszyscy mogli się wypowiedzieć, aby wszyscy mogli brać udział w debacie. Stąd też między innymi te postulaty. Jeden z postulatów dotyczył powołania wiceprzewodniczącego Rady Miasta z kandydatów zaproponowanych przez PiS. Według radnych odpowiedź Zbigniewa Sobocińskiego była niejednoznaczna i wymijająca. Nie trzeba być wielkim politykiem, żeby wiedzieć, że tego typu decyzje nie zapadają decyzją z kolei przewodniczącego Rady Miasta. Są pewne koalicje w mieście. Radni Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają złożenie wniosku o zwołanie sesji i odwołanie Zbigniewa Sobocińskiego z funkcji przewodniczącego Rady Miasta w najbliższych dniach. Światowe uznanie, wspaniałe role, niezwykła osobowość, talent i uroda. Pola Negri do dziś pozostaje największą polską gwiazdą w historii Hollywood. W Lipnie, gdzie się urodziła, już od 10 lat organizowany jest przegląd twórczości filmowej Pola i inni, na który przybywają największe gwiazdy polskiego kina. W tym roku specjalną nagrodą Politką wyróżniono m.in. Małgorzatę Zajączkowską i Daniela Olbrychskiego. Wielki talent aktorski, ale przede wszystkim niezwykła osobowość. Apolonia Chałupiec z Lipna jako Pola Negri podbiła Hollywood jeszcze jako gwiazda kina niemego. Do dziś nie tylko dla miłośników kina jest wzorem artystki. Pomimo trudności, pomimo warunków, okoliczności, w jakich musiała się kształcić i zabiegać tak naprawdę sama o rozwój swojej kariery, udało jej się. To jest ogromny sukces. Była aktorką globalną, taką, którą podziwiał cały świat. W rodzinnej miejscowości Lipnie już po raz 10 odbył się przegląd twórczości filmowej Pola i inni, na którym pojawiają się największe gwiazdy polskiego kina. W tym roku specjalną nagrodą Politką wyróżniono Teatr Polski w Toronto, Małgorzatę Zajączkowską i Daniela Olbrychskiego. Znany aktor przyznał, że nie poznał Poli Negri, ale zaznaczył, że aktorka zaproponowała jego osobę do obsady biograficznego filmu, który miał powstać jeszcze za jej życia. Pani Pola powiedziała, ja bym zaproponowała do roli mojego kochanka w końcu w prywatnym życiu Valentino, właśnie pana Daniela, tak ucharakteryzowanego jak był w panu Wodygowskim. W trakcie przeglądu publiczność mogła wysłuchać występów młodych artystów rodem z Lipna w repertuarze m.in. Mieczysława Foga. Totalna magia dla mnie i wspaniale napisane. Niezwykle do tej pory jakby no, ciężko jest o lepszą jakość jak dla mnie muzyczną, która w nich tkwi. Lipno, Wiktor Sumliński. Ta ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Małe kino, filmy sprzed 100 lat, taper na żywo to jest wyjątkowy festiwal. Wyjątkowa jest też ta akcja Kilometry Dobra. Jej uczestnicy udowodnili, że dobro da się zmierzyć. Przez 3 miesiące wolontariusze Fundacji Wiatrak zbierali pieniądze, które zamieniali na złotówki i układali z nich ciąg monet. Finał tegorocznej akcji odbył się na bydgoskim Starym Rynku. Podczas kampanii udało się zebrać ponad 20 tysięcy złotych. Nie jedna, nie dwie, a cała góra złotówek to znak rozpoznawczy akcji przeznaczonej dla osób potrzebujących. Zebrane monety układane są w jeden ciąg. W ten sposób powstają kilometry dobra. Równo nawet wchodzi 44 złotóweczki, z czego później te metry są układane w tak zwane właśnie kilometry dobra. Będą tutaj na Starówce układane. Kampania Kilometry Dobra organizowana jest po raz trzeci. Włączają się w nią organizacje pozarządowe i mieszkańcy. W tym roku podczas akcji udało się w ten sposób zebrać ponad 20 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przekazane na cele charytatywne. Chcemy pomóc osobom niepełnosprawnym, którzy przychodzą do Fundacji Wiatrak, no i wspomóc ich rehabilitację, czyli takie codzienne aktywności, które prowadzimy dla nich. W ramach akcji wolontariusze przygotowali również atrakcje dla najmłodszych.
Barwnie i smacznie. W samym sercu Bydgoszczy zagościli lokalni wytwórcy i artyści. Na Jarmarku Świętojańskim każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ten bursztynowy naszyjnik jest piękny. A co pani sądzi o tym jarmarku? Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Fajne miejsce, żeby pooglądać różne rzeczy i można kupić, jeżeli ktoś będzie chciał. A kupić można było dosłownie wszystko. Od ceramiki, ręcznie wykonanych ubrań, do nietuzinkowych zabawek i biżuterii. Nie zabrakło również tradycyjnych przysmaków prosto z Kujaw i Pomorza. Jarmarki cieszą się wielką popularnością. Kiedyś jeździło się na jarmark ciągle do Gdańska, dominikański. I ja myślę, że nasz jarmark pewnie jest troszeczkę mniejszy, ale nie ustępuje ofertom. Łącznie podczas Jarmarku Świętojańskiego swoją ofertę prezentowało ponad 100 wystawców. Dla mieszkańców przygotowano również warsztaty i występy muzyczne. Leżaki, koce, pyszne jedzenie i muzyka. Już po raz 9 wspólne śniadanie na trawie zamieniło toruńską starówkę w piknikowy raj. To jest bardzo fajne wydarzenie. Zobaczcie, ile przyszło ludzi, jakie mają pyszne jedzenie. Bardzo piękna muzyka gra. Mamy jajeczka, pomidorki, ogórki własnej roboty, sałatkę z truskawkami, ponieważ jest sezon truskawkowy. No i oczywiście nie może zabraknąć kawy i czegoś słodkiego. I śniadanie smakuje bardziej dzięki tej muzyce, przyznam szczerze. To okazja do odpoczynku w nietypowym miejscu, ale i chwila, by dowiedzieć się, jak zdrowo i szczęśliwie żyć na co dzień. Chcemy zwrócić uwagę na ochronę środowiska, ochronę przyrody, na zrównoważony rozwój. Pokazać, że bardzo dużo zależy od tego, jak my traktujemy świat. Właśnie dlatego błogiemu piknikowaniu towarzyszyły m.in. ekologiczne pokazy, warsztaty i zabawy. Nie spali, a czytali. Opowiadania, powieści, lektury minionej nocy Polacy przenieśli się w literacki świat. W całym kraju po raz drugi odbyła się Noc Bibliotek. Także w regionie czytano na potęgę. Celem tej akcji jest to oczywiście propagowanie czytelnictwa. Aktorzy, społecznicy, dziennikarze i nauczyciele przez cały wieczór swoje ulubione książki czytali uczniom Toruńskiego Gimnazjum nr 2. W całej Polsce po raz drugi w tej szkole to debiut Nocy Bibliotek. Zawsze jest czas na książkę, bo moim zdaniem właśnie jak na przykład ja bym miała nie miałabym właśnie tych książek w dzieciństwie i bym nie czytała, to byłabym w ogóle inną osobą. Podczas Nocy Bibliotek każdy mógł wcielić się w rolę ulubionej postaci, literackiej, baśniowej czy filmowej. Można było też samemu zrobić książkę. Przede wszystkim jednak takie wydarzenie to integracja mieszkańców osiedla. Jakubskie to takie miejsce, gdzie specjalnie dużo imprez typu kulturowego nie dzieje się, więc wykorzystaliśmy okazję. Pomyśleliśmy, że zaprosimy rodziców, uczniów, ale i maluchy zupełnie, bo chcielibyśmy przyzwyczaić do biblioteki. Współcześnie szkolne biblioteki to nie tylko wypożyczalni książek. Miejsce to pełni także funkcję świetlicy. Gimnazjalna biblioteka jest otwarta nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich mieszkańców Jakubskiego Przedmieścia. Staram się jak najwięcej znać książek z literatury współczesnej i polecać młodzieży literaturę właśnie, która jest dzisiaj na topie. Od blisko 20 lat na topie jest saga o przygodach małego czarodzieja. Magiczny świat Harry'ego Pottera fascynuje kolejne pokolenia. Zaczęłam sobie czytać, no i tak mi się strasznie spodobało, sama książka. No i tak zaczęłam później drugą, druga była jeszcze lepsza. No i później trzecia i takie też jeszcze lepsza. Najmłodsi mieszkańcy Torunia wzięli udział w wyjątkowej nocy z Harrym Potterem. Po raz kolejny dwór Artusa stał się filią szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Cały czas dzieci chcą czytać, że ta postać jest niezwykle popularna, a my staramy się wpisać po prostu w ten klimat, powieści. Była więc lekcja eliksirów i opieki nad magicznymi zwierzętami i oczywiście nauka latania na miotle. Jeśli myślisz, że w dobie komputerów sztuka czytania, zwłaszcza u dzieci, zanika, to znak, że jesteś mugolem, czyli niemagiczną osobą. To cytat z recenzji pierwszej części sagi o przygodach Harry'ego Pottera. Patrząc na te dzieci, trudno się z tym nie zgodzić. Toruń, Aleksandra Ciekot. Nie wiem, czy Hubert Malinowski jest mugolem, ale na pewno ze świata fikcji przeniesie nas w ten jak najbardziej realny. Witam serdecznie.
Szanowni Państwo, to długopis, a nie czarodziejska różdżka. Zresztą czarodziejskiej różdżki nie potrzebował dzisiaj Paweł Fajdek, który podczas zakończonego dopiero co na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy 16. Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego popisał się spektakularnym i najlepszym w tym roku wynikiem na świecie w konkursie rzutu młotem. Oto nasz mistrz, który w najdalszej próbie rzucił młot na odległość 81 metrów i 71 centymetrów, co jest najlepszym tegorocznym wynikiem na świecie. Konkurs pchnięcia kulą wygrał Konrad Bukowiecki, to wschodząca gwiazda światowej lekkiej atletyki. Zwyciężył wynikiem 20 metrów 83 centymetry. On, ale także dwóch jego kolegów w konkursie pchnięcia kulą wywalczyli już kwalifikacje olimpijskie na Rio de Janeiro. I właśnie Konrad Bukowiecki będzie dziś gościem sektora kibica, który tradycyjnie, jak co niedzielę, rozpocznie się w TVP3 Bydgoszcz o godzinie 21:00. Zapraszam. Również zapraszam. W zbliżeniach to wszystko. Kolejne informacje o 21:45. Do zobaczenia.